Witam Państwa serdecznie. Dziś w naszych nagraniach gość specjalny, pani Halina Rosa, która jest światowej klasy designerką, jest znana w wielu miejscach, robi piękne rzeczy. Witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. I porozmawiamy sobie dzisiaj na takie tematy. Jak to jest być kobietą w karierze? Bo to nie jest takie łatwe, ponieważ współpracujemy z różnymi osobami, różne sytuacje się nam przydarzają i tak sobie będziemy dzisiaj właśnie na luzie rozmawiać o tych ciemnych stronach. Dokładnie. Gramy po to, żeby wygrać, a nie przegrać ten wyścig. Do sukcesu, jak wiemy, spotykamy na swojej drodze bardzo dużo różnych ludzi. Nie jest to łatwa droga do sukcesu oczywiście. Kto zdobył jakiekolwiek sukcesy w życiu, wie, jak to jest trudno po latach wspominać nawet różne takie nieprzyjemne sytuacje, ale też przyjemne. Nie możemy się skupiać tylko na negatywnych rzeczach, bo właściwie ta pozytywność rodzi a dobre rzeczy, a negatywność złe. Ja jestem raczej tym pozytywnym, jakby powiedzieć, pozytywną kobietą z pozytywnymi myślami i zawsze tak było. Dlatego ta droga do mojego sukcesu dla mnie była dużo łatwiejsza. Jak sama, nie wiem, czy mogę powiedzieć, Agnieszka, znasz ten ból. Przeszłaś wiele w swojej karierze i możesz dużo na ten temat powiedzieć. I tak właśnie chcieliśmy troszeczkę razem sobie podyskutować na ten temat. A jak to wygląda taka sytuacja? Pewnie kobiety, które odniosły sukces, wiedzą, o czym mówimy. My tak będziemy jak zwykle mówić między zdaniami, tak można powiedzieć. Tak, żeby nikogo jakby nie urazić. No, oczywiście. No, to jest tak, że ja zaczynałam głównie gdzieś tam też w męskich zawodach, tak? No bo to tak się wszystko zaczęło. Także i jeździłam na grupie interwencyjnej przez chwilę. Właśnie tu mówimy z bronią. Akurat tutaj mamy replikę Glocka, ale... Już nauczyła. Ja to potem będziemy tam jeszcze się uczyć. Ciąg dalszy. Ale no przykre to jest, bo czasem, teraz taki wiesz, tak mamy sobie tutaj tego Glocka, to wypadałoby naprawdę czasem wyciągnąć i powiedzieć, panowie, no sorry, rozmawiamy czy nie rozmawiamy, tak? Bo tak to jest. Już i na stół i rozmowa. Dokładnie, no, dokładnie tak wygląda czasem sytuacja, że niestety musimy używać do niefajnych słów. A nie jest to w ogóle potrzebne, oczywiście trzeba wiedzieć, kim jest tak naprawdę kobieta. Że jesteśmy właściwie waszą wizytówką, między innymi w biznesie tak samo. No, chcecie się nami pochwalić, zabieracie nas po prostu jako kogoś, na kogo was stać, więc trzeba nas traktować po prostu z szacunkiem. No i właśnie szacunek ponad dokładnie. Wszystko. Wiadomo, że tutaj też można powiedzieć, że kobieta gdzieś tam też w jakimś sensie te granice stawia, też pokazuje, ale czasem no, trzeba wysłuchać takich rzeczy, których by się bardzo nie chciało i to jeszcze dobrze, jak się kończy na słuchaniu, prawda? Bo to są takie dokładnie. Inne kwestie. No dokładnie tak jest, że jednak czasem no, dla nas to jest szokujące. Dla mnie na przykład jest szokujące, bo jestem kobietą z zasadami przede wszystkim. Góralka. My obie i też góralska krew, żeby nie było. Także dla mnie liczą się zasady, bo jeśli w związkach partnerskich nie ma zasad, to i w biznesie nie ma zasad. Dla mnie to jest naturalne. Więc czasami jest to taka próba, której w zupełności no, nie potrzeba nam tutaj na stół próbować ani nic, bo... Być może się zdarzy ktoś, kto po prostu idzie na łatwiznę, ale niestety nie my. Większość kobiet, którą zapytacie w tych sprawach, ona powie nie po prostu. I to nie jest tak, że od razu ktoś coś za coś. Biznes to jest biznes. Tego się nie łączy z czymś innym.
No, jest takie rosyjskie przysłowie, ale nie będziemy przytaczać. Ale widzisz, ale to jest takie właśnie niesprawiedliwe, tak? Bo jak kobieta jest na jakimś stanowisku albo coś w życiu osiągnie, to od razu się są podejrzenia, a ona pewnie to czy tamto, tak? A nikt nie patrzy, że to mogła być ciężka praca, że to mogło być po prostu wiele wyrzeczeń. I to jest właśnie ta determinacja i twardość charakteru, moim zdaniem. Masz zasady i te zasady miałeś i będziesz miał na przyszłość. To się z tym rodzic. Moim zdaniem. Albo ich mos, albo ich nie mos. Przepraszam, to jest po góralsku, bo jestem góralką, ale mam nadzieję, żeście zrozumieli. Słuchaj, ja myślę, że ta nasza autentyczność też to jest tutaj bardzo ważna i po prostu mówisz, jak czujesz. Ja mówię, że ja już zaczynam przy tobie po góralsku. Mi się ta moja metagenologia, ta moja krew rodzinna włącza. Właściwie te korzenie zawsze widać. I no, już tutaj mogę powiedzieć, chociażby te kolczyki, które masz na sobie i twój design, tak, właśnie zawiera te elementy góralskie. Góralski dziewięciornik na przykład. Element stroju regionalnego, korsetu naszego, który promuje praktycznie na całym świecie. Przeniosłam ten motyw regionalny z 9 sił na tekstylia regionalne, z których później tworzy się ubrania. No, i w ten sposób promuje moją tradycję. I tu góralską. Mamy i kobiecość, i siłę w jednym. No ale przecież, tak jak mówiłem, były kobiety, które były wojowniczkami, tak, były amazonki. My tutaj właśnie też dla takiej całej przyjemności bawiłyśmy się wczoraj, znaczy bawiłyśmy, no tutaj pokażemy zaraz. Tu mamy. No, bardzo właściwie interesuje mnie kultura japońska. A jest, co rak właściwie robiła zdjęcia z tym mieczem. I oczywiście. Tu mamy akurat jajto, tak? Ale to jajto. Wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Jajto. No. Bo jest katana, to tak ostro, że lepiej by było tego w ogóle nie dotykać. Nie? Także tutaj. Albo dotykać. Agnieszka w ogóle no, musi się pochwalić, bo na to te rzeczy nie ma tak sobie znikąd, bo proszę się pochwalić tutaj swoimi osiągnięciami. Tu z tyłu jest dyplom. Tak, to jest certyfikat właśnie mój, śmieję się, że to jest moje imię, nazwisko po japońsku. Tutaj mamy właśnie, że pierwszy dan to jest właśnie ten mój styl Aikijujitsu Okuyamaryu. I to, co mówimy właśnie, no akurat czemu miecz? No to tak należało do dobrego tonu, że jak już tutaj ten styl, no to wypadałoby ćwiczyć mieczem, tak, i zasady. I to tak jest, że te sztuki walki właśnie zaczęłam też dość wcześnie trenować różnego rodzaju. Teraz też czasem jak trzeba, to i kobietę uczę różne, żeby miały łatwiej w życiu, bo to jest przykre, ale czasem tak, self-defense system, też jestem instruktorem. Notabene kiedyś też uczyłam, szkoliłam i pracowników ochrony i nie tylko, bo byłam właśnie i dyrektorem szkoły ochroniarskiej, nie było łatwo, i szefem ochrony w jednym z dużych supermarketów i na innych obiektach. Twarda kobieta. Oj, ile się musiałam naudowadniać po prostu. O tym właśnie wspomnieliśmy wcześniej, jak to ciężko jest dojść do tego sukcesu taką uczciwą drogą po prostu. To tylko może dojść kobieta, która ma zasady właściwie. Bez zasad, bez twardości charakteru absolutnie nie osiągniesz żadnych sukcesów w takiej sferze, bo jednak na drodze pojawiają się osoby, które cię ściągają w dół i które cię próbują właściwie w jednym słowem ośmieszyć i przed innymi, ale niestety nasz charakter sprawia, że my idziemy jednak w górę mimo wszystko i wybieramy ludzi, z którymi możemy współpracować, a to trzeba też mieć w tym umiejętność wybierania ludzi, z którymi się współpracuje. Bo niestety na samym początku, no niestety nie możemy współpracować, my kobiety kochane, z mężczyznami. Taka jest prawda. Więc no może się poczujecie niektórzy urażeni, ale znam takich, którzy są super wspaniali i im składam hołd i ukłony wielkie, bo w mojej karierze, którą zrobiłam, był tylko jeden mężczyzna, który był dżentelmenem.
No to ja powiem, że miałam troszeczkę więcej szczęścia. Może to tam wynikało też z jakichś innych kwestii, że tak miałam więcej tych mężczyzn z racji tutaj tych zawodów, męskiego zawodu, bo jednak no, kobieta na grupie interwencyjnej jeszcze w tamtych czasach, to w Krakowie to byłam pierwsza z tą bronią ostrą, bo wtedy ten Glock no, to był, jak to się mówi, prawdziwy, no ale to mówię, to trzeba było ten, no to fajne takie, nie? Takie. No, tak no, poręcznie. Nie, akurat to jest ulubiony tryb. To. I także ja to muszę powiedzieć, że ja przede wszystkim muszę podziękować wielu kolegom, że mi zaufało wtedy na tamten czas, że się nie bali, jak to się mówi, w różnych miejscach, w różnym czasie, gdzie naprawdę było ostro, gdzie były i noże i wszystko i można było nawet życie stracić. Także ja tutaj mówię okej. Okay. No a ci, co się nie umieli zachować, no to trudno, no to po prostu, no co powiedzieć, no. Nie będę tego komentować, no. A tutaj jeszcze właśnie jak mówiliśmy, że już oczywiście dalej tam noże, czy tam właśnie tutaj miecz, to zawsze mi zostanie bliski. Mhm. Ale ponieważ nasz mistrz zawsze powtarzał, że jeżeli panie, umiesz... ja będziecie grzeczni, to nie będzie problemu. Można do tańca i do różańca, jak mówią, ale ja mówię, zawsze musi być kultura. Bo jak nie będzie kultury... To będzie kara. Dokładnie. I to nie są groźby karalne. Taką katanę albo co? Ja zawsze się śmieję, że zawsze po kolegów można zadzwonić, nie? Ale to tak. Mówię w skrajnym przypadku, no bo wiadomo, że to różnie ten. A za każdą kobietą stoi jeszcze mężczyzna, także to jest inna bajka. Często gęsto nie wiecie, co ktoś za nami stoi. Także nie zawsze jest tak, że jak człowiek nie pokazuje się gdzieś z tym mężczyzną, no albo tu i tam, nie znaczy, że go nie ma. Jak czasem właściwie są te dogadywanki ze typa, czy jest tylko w biznes, tobie faceci nie interesują. Oczywiście bardzo kocham facetów. Musicie o tym wiedzieć. Ale bardzo takich kulturalnych, którzy są na poziomie. I to jest dokładnie, bo zobacz, bo tutaj to jest jeszcze ta kwestia, co my mówimy właśnie, no ja też bardzo dziękuję mojemu mężowi, bo zawsze mnie wspiera we wszystkich, prawda, sytuacjach. To, że go nie wystawiam na Facebooku, to mówię w różnych takich zakresów, może to jest też ta wieloletnia praca w bezpieczeństwie, że jednak się nie powinno do końca tam tej rodziny gdzieś tam pokazywać, tak, bo to wiadomo. No, a druga kwestia, no to właściwie zobacz, jeżeli my jedziemy gdzieś, już pomijam tam na jakąś konferencję czy gdzieś i ktoś od razu myśli, a to baba sama przyjechała, to na tam co chce pewnie. No nie, no bo przyjechała, bo sorry, no nie zawsze można z tym swoim facetem przyjechać, nie? Ale mówię, trzeba się szanować dziewczyny i po prostu twardo mówić to czy tamto. No dokładnie, ostatnio właśnie widziałam tam na Facebooku takie wideo, gdzie młody chłopak właściwie tłumaczył, że to kobiety sobie pozwalają na takie... No też są takie, co sobie pozwalają. Pozwalają sobie, one się z tego cieszą, jak ktoś im tam klepnie czy coś powie. A u mnie to robi powie. Agresja, bo mnie ktoś naprawdę, powiem ci, klepnął w tyłek, to mam ochotę modlić. Więc tu jednak nie leży wina po jednej tej stronie, ale po dwóch, tak jak mówimy, jeśli my mamy zasady, tak jak Agnieszka czy ja mamy za swoje zasady, to niestety no, musi to trochę potrwać, bo czasem to trwa kilka miesięcy, żeby to udowodnić komuś, ale później pojawiałam się i gratulacje i dziękujemy i jesteś taka wspaniała i składam ci, no... Hołd, podziękowanie za to, jaka jesteś. I właśnie to jest to, właśnie, że tak jak mówię, ja bardzo w ogóle lubię pracę z mężczyznami, współpracę. Nawet nie ukrywam, że mi się lepiej pracuje często. A wiesz czemu? Bo widzisz, mało z takich konkretnych kobiet jak my, że tak już powiem. No. Jak mówimy, odtąd dotąd, a nie jakieś tam gadanie, jakieś przeciąganie, a może tak, a może nie, a może teraz, a może potem. Ja sam się kurde, a może w ogóle, tak? I jest konkret. I dlatego właśnie mówię, praca z facetami jest fajna, bo jest konkret. Jest na temat, no nie ukrywam, że tam wiadomo sobie można poflirtować czasem, bo to też jakiś tam miły aspekt jest, ale kultura, wszystko, żeby w pewnym momencie stop i koniec, tak, bo to wszystko, wiesz, no, ale to tak. No to przecież człowiek nie zwierzę, musi się jakoś się zachowywać, nie? I myślę, że powrót właśnie troszkę do takiej, jakby to powiedzieć... Subtelności czasów renesansu. A właśnie, też, takiej. I takiej trochę skromności. Mi się wydaje, że to te czasy muszą się zmienić, bo to za dużo tego wszystkiego jest i trochę tak mi się wydaje, że to wszystko takie rozpustne jest. Za dużo.
Bo mimo wszystko to tak, ja to widzę, ale bardziej by to wyglądało fajnie, jakby jednak wróciły te czasy, kiedy się tam jakoś, wiesz, kobieta i mężczyzna jakoś bardziej starali, szacunek mieli do siebie, bo wiadomo, ja trochę też w życiu przeszła i mogę powiedzieć, że gubi ludzi i pieniądz. I łatwa okazja czasem. I dla niektórych duże pieniądze, bo w biznesie się oczywiście zarabia duże pieniądze. Ludzi to zmienia i nieraz szaleją po prostu z przypływu większej gotówki. A więc trzeba się też nauczyć tak naprawdę obchodzić z tą gotówką i przyzwyczaić do tego, bo nagły przypływ gotówki sprawia, że za większość ludzi głupią na tym tle. Czasem więc... może być za dużo używek, czasem jakieś imprezy, dokładnie, które po prostu, no różnie to bywa. Dokładnie. I ten szacunek, prawda? Bo tu mówimy jeszcze o takim ogólnym szacunku dla każdego, bez względu na to, co robi. No dokładnie, to może być w drugą stronę nawet, to jest powiedziane. Że nie tylko może być ta propozycja taką niemoralną z jednej strony, ale i z drugiej strony może być. No, wiesz, bo... Także, ale to takim sposobem ja uważam, że nigdy się w życiu nie dochodzi do sukcesów. Absolutnie. Tutaj, wiesz co? I tu musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mm-hmm. Zobacz. Bo my tutaj mówimy panowie, a panie też potrafią mężczyznom życie, jak to się mówi, zniszczyć, utrudnić i potrafią się dokładnie tak samo zachowywać. Dokładnie. I potem, wiesz, taki chłop się boi, jak to mówią już kobiety też do biznesu, bo to może i w drugą stronę. Zobaczcie, jakie są czasy. Ludzie się boją siebie nawzajem. To nie powinno tak być. To jest pułapka po prostu dla mnie. Nie ma zaufania, nie ma żadnych relacji ani nic. To jest trudne. To się zmienia i to nie powinno tak być. To powinno się odwrócić w końcu w drugą stronę, bo zauważcie, ile na świecie dziś jest tych singli i singielek i po prostu każdy szuka jakiejś miłości. Takie, żeby komuś zaufać, żeby oddać się serce, a nie, że ktoś po prostu cię wykorzysta. Więc myślę, że... No to są takie trudne sytuacje. No tak jak mówimy, pozytywność jest taka w kobietach, tak jak ty w tobie czy we mnie, że nas to nie zraża do dalszych działań i my idziemy do przodu. Uczymy się na tych błędach i idziemy dalej. Najlepiej mówię na cudzy. Na cudzy. Ale wiesz co, to jeszcze mi taka jedna rzecz się przypomniała, bo mówimy tak właśnie o tym przysłowiowym rozpasaniu. Zauważ, jest Facebook, są te wszystkie portale, ja mówię, komunikacyjne, no ujmijmy to, tak? No, tak, różnego rodzaju. Facebook, portal. No, dokładnie. No właśnie. Myśli, to jest portal społecznościowy, więc niektórzy gadam, że to jest jakiś shit, gówno, nie? Po nasemu. Ale to jest portal społecznościowy, mówię, a nie randkowy, powiedzmy. No nie? I patrz, i ty masz biznesowo coś wystawione, czy ja, i piszę ci cześć słonko, cześć niunia, no przepraszam bardzo, pana bardzo, ale to nie wiem, znaliśmy się jakoś wcześniej, czy coś, nie? No takie po prostu, ja od razu takie osoby gdzieś tam wyrzucam, no tak, no nie wiem, no. Chcemy być też grzeczne, no po prostu kulturalne i wtedy się mówi dziękuję bardzo i tyle, nie? Ale trzeba mieć te granice zawsze w życiu, we wszystkim i umiar. Umiar to jest bardzo, bardzo ważny, nawet w wyznawaniu religii. Dokładnie. Bo jeśli się zacznę być takim nadgorliwym, to już niestety, ale nikt się nie będzie słuchał. To musi być zawsze z gustem, ze smakiem. Wszystko się robi właściwie z tą dozą. No, i biznesie to samo jest. Jak to mówimy, wszelki fanatyzm prowadzi do, no można powiedzieć, jakiejś tam katastrofy, degradacji, także, czy ekstremizm, tak, bo to też tu można to tak ująć. Dokładnie. No i tak jeszcze tutaj podsumowując, już poza tym, tak jak właśnie mówiłam, że tam jeszcze ten mój mistrz, nie, tam wracając do tematu, zawsze też mówił właśnie o tym wymiarze, umiarze, bo te, mówię, sztuki walki też uczą właśnie takiego i cierpliwości, i wszystkiego. Ja mówię, i też patrz, do biznesu. Ja o 5 rano kiedyś wstawałam, albo o 4, ze wschodem słońca, ja miałam wtedy 16-17 lat i biegłam, słuchaj, na jakąś górę tajci ćwiczyć. No to jest niesamowite. O wschodzie, o zachodzie.
Tak mnie fascynowały. Systematyczność po prostu. I to jest to samo potem w biznesie, tak? Wstajesz, coś robisz, nie? No i wytrwałość oczywiście jest bardzo ważna i cierpliwość w tym wszystkim, co robisz, bo jednak u mnie ta droga do sukcesu trwa no 9 lat. 9 lat, które mi było tam gdzieś przepowiedziane, a i w snach, i różnie to było. No i jest to kawał czasu. Ktoś by powiedział, wiem, dawno zrezygnował z takiej drogi. Ale to jednak trzeba bardzo dużo wytrwałości w tym, co robić. A co takiego, no ktoś ci powie, co ja takiego zrobię, nie? No, ale wiesz co, i popatrz, a teraz co takiego zrobiła? Są, jak to się mówi, ciuchy. Twój design jest w wielu miejscach na świecie i do Dubaju dotarł. Jak tak się uparano, to w ciągu półtora roku zrobiłam... No. W swojej głowie zaprogramowałam swój sukces właśnie na... A więc zrobiłam to tak niby 9 lat, ale tak naprawdę taki większy, gdzie weszłam na większą scenę, to było półtora roku. I to było takie magiczne, bo tak naprawdę ja bym powiedziała, że nic takiego nie zrobiłam. To... Wiesz, ja powiem ci, że jak cię tak ktoś z boku, artystka, malarka. Wiesz, no artystka, ale jaka artystka, jak pięknie maluje. Jak malarka, która maluje góry, róże i krokusy. Ale maluje tak pięknie, że po prostu, no co mogę powiedzieć, no. I w końcu i tą statuetkę odebrałaś jeszcze na gali biznesu, prawda? No zostałam właśnie nominowana, że mi się dobrze wysłowia. Jestem współautorką książki biznesowej Inspiracje Polek na świecie i przyznano mi właśnie nominację do jednej z takich kobiet i odebrałam statuetkę właśnie Kobiety Biznesu 2018 Szwecja. No, a następna sprawa to jest Encyklopedia Dziedzictwa Kulturowego Polonii Świata, gdzie właściwie mój biogram został zakwalifikowany do tej encyklopedii, co dla mnie jest ogromnym sukcesem, ponieważ to się będzie rozchodzić na cały świat. Więc u mnie spełnia się to, ta przepowiednia, to marzenie, które mi kiedyś tam było w 2010 roku dane, więc pomyślałam wtedy, jaki sukces, jaka sława, jaki świat. Wtedy po prostu byłam trochę sceptyczna do tego, ale w ciągu tych lat, które są za mną, widzę, że to wszystko się realizuje z czasem. I to jest dla mnie niesamowite, bo ja sama siebie oglądam z boku. Ale wiesz co, bo to jest właśnie to, co ty mówisz, nie? Że dla nas to już pewne rzeczy wydają się takie, wiesz, normalne, bo robimy to ileś tam lat i w końcu właśnie tak jak mówisz, że po prostu my już twardo wstajemy, robimy pogoda, niepogoda. Tak, chciałam o tym powiedzieć, że my wstajemy rano i wiemy, po co wstajemy, jak to gadają, że ludzie bogaci, no niekoniecznie materialnie, bo to są ludzie bogaci duchowo, oni mają coś w sobie, że oni pojmują inaczej świat. No. Wiesz, pojmują go w zupełności, nie jakoś z jakimiś ciemnymi mocami, no właściwie z Bogiem zawsze. Bo u mnie jest ten Bóg zawsze. I ja nie mogę tego zgrzesać, jakbym nie powiedziała, że moja kariera i sukces jest związany ogromnie z Panem Bogiem. I to jest dla mnie... Coś, co mi daje siłę na dalsze właśnie działania. Wsparcie. No bardzo właśnie ważne jest to wsparcie w góry. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać. No, nasze górskie pejzaże są. To też. Nie mieszkam już na stałe, jak w Polsce, ale wracam tu. To są moje korzenie i tu wracam z moimi projektami, z moimi designami do Zakopanego i tam pokazuję te swoje rzeczy, które jakby powstaje z mojego talentu, który mi dał Bóg. No. Niektórzy twierdzą, że talent to sobie wypracuje. No ale to cierpliwość no i wytrwałość. To się z jednego talentu no, zrobiłam 7, to tak jak w tej przypowiedni. Ale to trzeba być twardym. Niesamowicie.
Wiesz co, ja powiem ci też, że jak pisałam te moje książki, to w zasadzie to były te moje doktoraty, bo ja doktorat zaczęłam robić w wieku 26 no lat, ale że jak to się mówi, nie uległam, jak to mówią. Z tego co wiem, to jesteś autorką wielu książek. W sumie wydanych to jest 8, tam dwa mam współautorstwo, a pozostałe są w toku, że tak powiem, pisania, ale mówię, ty też wiem, że kolejną książkę właśnie piszesz, to będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Dokładnie właśnie. Zaczęłam pisać własną książkę na temat właśnie dróg do sukcesu i jakimi metodami, jak to w ogóle się robi. No trochę się przeliczam z czasem, jest to moja pierwsza książka, więc nie jestem pisarką. Nie wiadomo jak, tylko to piszę to jakby pierwszy raz, więc próbuję to poskładać w jedną całość. Połowa jest gotowa, a druga połowa pewnie, no, kiedy będę mieć czas i jednak robię wiele rzeczy. Muszę podzielić swój czas na rodzinę. To jest też bardzo ważne. Dzieci. Żeby nie zapominać o rodzinie, która nas Tak, wspiera. Dokładnie. I jakoś to wszystko potrafię podzielić. Nie o wiem, pytają. No. Ja to akurat mam kamerton, to jest jedno z moich takich narzędzi pracy, bo zawsze tak jak mówiłam, że tak jak mówię, nasz mistrz powtarzał, mówię mistrz tutaj od sztuk walki. Ten jeden, co mówię, to już jest taki ten. No, to zaraz wytłumaczymy. Agnieszka mówiła, co to jest kamerton. No, będziemy zaraz bliżej poznawać. To jest po prostu takie narzędzie właśnie tutaj o konkretnej częstotliwości. Tu mamy akurat częstotliwość tak zwaną ohm, która nam teraz będzie niknąć, nie? Bo tutaj słyszamy to mi się ten mój bisior, który dostałam w prezencie. O, proszę bardzo. Dokładnie, tu musisz niżej chwycić. To jest hinduizm. Czyli inaczej mantra serca, czyli wracamy tutaj znowu do miłości, do po prostu tego głębokiego takiego uczucia. No fajnie, super. Będziemy się bawić potem. I właśnie mówię, że jak coś umiesz, jak to się mówi, niszczyć. Ja mówię niszczyć, no w sensie nie, bo to zakładamy, że sztuka walki, nie, no to tam coś komuś robimy, to musisz też umieć coś naprawić. I dlatego właśnie, tak jak mówię, na ten czas też od wielu lat się zajmuję różnego rodzaju terapiami. Jestem terapeutą i holistycznym, i tutaj też doradcą życiowym, bo to są takie jeszcze kwestie. I zawsze też mówię, że jak już mówię terapeuto, lecz się sam, żartuję oczywiście, ale tak medice curate ipsum, lekarzu, lecz się sam, ale zawsze mówię, że jak nie wiemy, jaką decyzję podjąć, to żebyśmy się spytali, jakiej rady w takiej sytuacji udzielilibyśmy naszemu klientowi. Rozumiem. To taka ciekawostka. No właśnie, bo tak. Dobrze, no to co? Mamy jeszcze tam coś w sumie takiego, bo my mogłybyśmy tak długo sobie tam gadać. Wczoraj też tak długo właśnie rozmawiały. Bo wiadomo, że nikt nie będzie wysłuchiwał. Szanujemy was czas, tys, i nie chcemy tu zbytnio się chwalić wszystkim, bo później to... Niech zostanie coś w kwestii tajemnicy. Dokładnie. No ja powiem, że jeżeli by też ktoś chciał zobaczyć tam, powiedzmy, moje książki, to też zawsze ten aspekt patriotyczny ja tutaj biorę pod uwagę, także są na przykład w każdej większej bibliotece na świecie, są w Londynie, są w Chicago, są również i w Szwajcarii, w tych wszystkich takich ważnych bibliotekach polonijnych w Grodnie, bo tam też dotarły, we Lwowie. Tak jeszcze muszę tam w bibliotece chyba Jeweszem, tak samo w Izraelu, tak coś mi się wydaje z tego co pamiętam, bo tam też coś. No i oczywiście zapraszamy na nasze, ja zapraszam do mojego Instytutu ESO Positive, tak przy okazji, bo Obywatele Świata to jest taki drugi projekt, który nam jest bliski ze względu na nasze korzenie, bo chcemy pokazać, że Polacy też potrafią i że jesteśmy wartościowym narodem i w ogóle. Bardzo wartościowym, bo no, za granicą, no to teraz to jesteśmy w ogóle na czele. No, a czy mi się... Wspaniałych wynalazków i w ogóle... No dokładnie to... właśnie i ta encyklopedia, która jest wydawana przez doktora honoris causa Zbigniewa Piaska, to właśnie ona zawiera tych wszystkich ludzi, którzy coś dla Polski zrobili za granicą i ci, co mieszkają za granicą wciąż i ci, co już się przeprowadzili z powrotem do Polski. No. I tak to wygląda. A czym ja się zajmuję? W tym momencie zajmuję się projektowaniem wzorów tekstylnych, regionalnych i zwykłych, tak powiedziałam, z własnej sztuki, no i sprzedawaniem tych tekstyliów. Podaj numer tam, znaczy numer, strony. Strona to jak zwykle jest to halinarosadesign.se, a reszta to jest i na Facebooku, i na Instagramie.
O, i oczywiście zapraszamy również do oglądania telewizji ESO Positive. To jest ten mój drugi kanał, który miał patronat medialny już w różnych fajnych miejscach. I również tam miałam przyjemność właśnie na gali Inspiracje Biznesowe Kobiet na Świecie przeprowadzić wywiad właśnie tutaj z Halinką dotyczący dziewięciu, między innymi właśnie tej symboliki. No. Właściwie w Tatrak, nie? W Tatrak. Magiczne zioło, mogę powiedzieć. Dobra. No to dziękuję bardzo pani doktor za wywiad i za miłe spotkanie. Ja też w ogóle dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu, bo wiem, że jesteś też osobą bardzo zapracowaną. I no i w ogóle sam fakt, że udało się nam jakoś spotkać, tak? Że ile ty kilometrów? 3000 kilometrów? Ile ty to leciałaś? No, ze Szwecji do Polski jest około Czech, ale jak się jedzie samochodem, samolotem to, jak wiecie, godzina 40 minut, ale tak jak się wsiądzie, to 12 godzin schodzi. No, a ja mogę powiedzieć 1400 ze Szwajcarii, tak samo, też tutaj samolotem to mamy tak samo jakoś, bo one tak lecą, że jest szybciej, ale no powiem tyle, jak się chce, to się spotka. Tak, dokładnie. Także też bardzo ci dziękuję za wszystko. Dziękujemy słuchaczom.